Pozew został złożony przez kandydatkę KWW Widzialny Radą w czwartkowy poranek. Są to informacje nieprawdziwe, zmierzające tylko i wyłącznie, mające na celu tylko i wyłącznie zdyskredytowanie mnie w oczach wyborców. O tym, że są to informacje nieprawdziwe, świadczą oświadczenia prezesów zarządu wszystkich spółek miejskich, które mam przy sobie. Jest ich 7. Uważam, że to jest nie w porządku, panie Robercie, że w ten sposób pan mnie pomówił. Dlatego dzisiaj zmuszona jestem skorzystać ze środków prawnych i składam wniosek w trybie wyborczym. A wniosek dotyczy dokładnie tej wypowiedzi. Próbuje jedna pani prawnik z ugrupowania również zaistnieć w przestrzeni medialnej. Atakuje tylko i wyłącznie mnie, a co się okazuje, że prowadzi usługi dla spółek miasta. Więc taka kandydatka troszeczkę dla mnie farbowana, która chyba wyszła po to, żeby mnie trochę tutaj osłabić. Agata Patel domaga się sprostowania tej informacji, przeprosin oraz wpłacenia określonej kwoty na cele charytatywne. Co ciekawe, jest drugą kandydatką, która złożyła pozew w tej sprawie. W środę sprawę na drogę sądową skierowała Marta Ratuszyńska, która, jak tłumaczyła, też poczuła się dotknięta tą wypowiedzią. Nie wiem, czego pani Marta się domagała, natomiast tej wypowiedzi pana Roberta nie da się w inny sposób interpretować. Jak w taki sposób, że dotyczyła mnie. Ja jestem jedyną kandydatką prawnikiem. Pani Marta, z tego co wiem, wykonuje zawód syndyka, więc to nie jest zawód prawniczy. I tak naprawdę te wypowiedzi dotyczą mnie. Jestem tego przekonana. Przekonani są również wyborcy. Świadczą o tym komentarze umieszczane pod postami. W rozmowie z nami, do której doszło w czwartkowe popołudnie, Robert Prygiel jasno potwierdził, którą z kandydatek miał na myśli podczas wtorkowej porannej rozmowy. Ja przejrzałem sobie jeszcze raz tą moją wypowiedź, więc jasno powiedziałem, że pani prawnik, kandydatka prawnik, a z kandydatek na prezydenta miasta Radomia jest tylko jedna prawniczka. I powiedziałem tam, że świadczy usługi dla miasta. Ja jeszcze raz apeluję do szanownych kontrkandydatek, do tych pań. Wiele razy wspominałyście o tym, że w mieście dzieje się źle i stąd wasz start w wyborach. Szanowne panie, ja nie jestem pań wrogiem. Zapraszam panie do naszej drużyny i wspólnie zmieńmy Radom. Jednocześnie dodał, że na ten moment nie otrzymał jeszcze z sądu żadnej informacji o złożonym pozwie. Jeśli dojdzie do rozprawy, nie obawia się wyroku sądu. A nie ma to żadnego dla mnie znaczenia. Zobaczymy, czy sąd... Jaki sąd wyda wyrok, tak naprawdę już mi nic nie zdziwi. Jako 47 lat mieszkający mieszkaniec w Radomiu, okazuje się, że można mówić, że nie jestem z Radomia. Także już w tej chwili nie ma dla mnie wielkiego znaczenia, co sąd ustali. Wyroki w poszczególnych sprawach powinny zapaść w najbliższych godzinach.